A ja chciałam, aby państwo skomentowali porozumienie górników z rządem. Powiem jedno zdanie od siebie. Odnoszę wrażenie, że tak naprawdę cała ta operacja miała jeden cel, to znaczy przygotowanie tych kopalni nierentownych do prywatyzacji, odciążenie ich od żądań górniczych i w pewnym sensie zastosowanie takiej metody kozy tak zwanej. To znaczy, że najpierw stawiamy wysoko poprzeczkę, a potem ją obniżamy po to właśnie, żeby zapobiec protestom górniczym w razie prywatyzacji, bo to porozumienie dla mnie jest dosyć niejasne. Marek Borowski, panie senatorze, co pan uważa na temat tego porozumienia? No ja nie sądzę, żeby taki zamiar był od samego początku. Myślę, że zamiar był taki, jaki ogłoszono. Natomiast negocjacje mają to do siebie, a opór górników był tutaj duży, że trzeba było to skorygować. No, ja wczoraj słuchałem wszystkich tych wyjaśnień, jak to ma wyglądać. No, jeszcze nie bardzo wiedziałem, a dzisiaj sobie już wydrukowałem to porozumienie, przeczytałem starannie, ale powiem szczerze, że trzeba je przeczytać kilka razy.